Nie wiem. A kiszka. Co kiszka? Moja pozycja. Co ja myślałem? Nie wiem, co myślałeś, ale jeszcze figurę tracisz. Dobra, wystarczy. Dobra, to co, z Hikaru mam grać, tak? Ponoć Hikaru wyglądał. Dobra. Dobra, to dzięki, Kamil. Dzięki, dzięki, miło było. Iść tam ograć Hikara. Hikara? No, tak to się mówi? Postaram się. To narazka. Cześć, cześć, powodzonka. Dobra, Hikaru chce grać. Jakim tempem on chce grać? Ktoś wie? A, zaprosił mnie do gry, tak? Ojej, na minutę! Nie, a ja mówiłem, że na minutę nie chcę grać. Dobra, muszę zamknąć ten. Ojoj, nie. Dobra. Już traciłem 8 sekund, super. Nie jest dobrze, widzowie, że tyle czasu straciłem. Nie dość, że jestem wolny, to jeszcze tyle czasu tracę. Dobra, pozycja jest ok, ale czas jest tragiczny. O-o, pozycja też się zrobiła tragiczna. Dobra. Nie wygląda to dobrze. No, na czas przerżna. Na pozycję pewnie też, bo to często idzie w parze. Oj, mat. Mat w jeden ruch. Dobra, teraz Londony słynne. Co wy tam spamujecie? Widzę, że się ten... A, dwa blice chcę zagrać po tej? No dobra. Nie widział chyba tego. Mi się wydaje, że tego nie widział. Ale kretyński ruch zrobiłem. Chyba mam przegraną. Chyba mam przegraną, widzowie. Chyba mam przegraną. Chyba na pewno mam przegraną. Ale on jest szybki, ja pierdzielę. Jest szybki jak błyskawica. Co to był za ruch? Za wolny jestem. Patrzcie, on miał 20 sekund. Dobra, na 3 minuty. Dobra, to już będzie trochę co innego. Dobra, idziemy z D5. To jest wariant teoretyczny, ale tyle wiem, ale co tu się dokładnie gra, to już wam widzowie nie powiem.
Hetman B6 wiem, że to nie jest teoria, tylko to jest jakiś mój własny wymysł. Może na B3 miałem bić, kurczę, flag. Miałem zbić na B3, teraz ten hetman mnie będzie wkurzać. E4 może mi zagrać w ogóle. Tak, zagramy. Tak, miałem bić na B3, to wymienić hetmany miałem ewidentnie. Ale w parterze stoję. Wszystko w dupie stoi, za przeproszeniem. Gra coś w te szachy hitali. Nie mówię, kulało się, bo mi na D5 wisi. Z braku laków zagrałem. Ale on jest cholernie dobry, ja pierdzielę. Skubany jest dobry, no. O. Dobra, no zagram mu hetman A5. Jeju! Dobra, Jesus, co ja robię? Król... Ja już gońca na G3 widziałem, króla A8 i po gońcu G3 hetman A5. To było dobre. Tak zwana ślepota szachowa. Dobra, teraz trzymamy gardę. Trzymam gardę jak najdłużej i potem na krótkim czasie go dojadę. Taka jest strategia. I to już po dwóch ruchach taką strategię ustawiłem. Grałem chyba z nim już kiedyś taką pozycję. Coś mi się tak wydaje. Hikaru mnie wyśmiał? No jest, nie dziwię się, sam się wyśmiałem. Nie dziwię się. Nie, ale to jest właśnie tak, jak czasami... Ręka nie nadąża za głową. Chciałem wygrać króla A8 po goniec G3, hetman A5. I już widziałem, że ten goniec na G3 stoi i zagram od razu hetman A5. No ale to nie pierwszy i nie ostatni raz mi się tak w życiu zdarzyło. Co, konie F5 chce grać, tak? Żeby opóźnić trochę mu ten ruch. Wow, mam 20 sekund więcej. Cud. Znowu chcę tu zagrać. No i niestety w końcu tak zagra. Więc wyprowadźmy może figurę. Czy E4 powinienem grać? Zruszujmy najpierw. Zruszujmy, wieżę ustawmy na D1. Więc E6 pewnie zagra jakieś. Ma parę gońców, ale mam dobrego skoczka na B5. Pewnie pozycja jest równa. Ma A3 powinienem zagrać na wszelki wypadek. Ale może coś go tu próbować szybciej pocisnąć. Nie, A3 może nie, A3 nie. Może gońca. Aha, tak nie mogę, bo tu.
No dobra. Spróbujmy tak zagrać i tu. Chyba za wolno jest. A zaraz moja przewaga czasowa pójdzie się. Bez sensu ruch, ale kompletnie bez sensu. Jeszcze wchodzę pod jakieś motywy, że w przyszłości tak mi zagra. Wchodzę w kółko tymi figurami. Trochę bez sensu, no ale... Co zrobić? H5 mi zagra pewnie, jakieś, chociaż... Chodzę jak osioł. Bez sensu to pograłem na maksa. Robi się źle. Robi się bardzo źle. Robi się tragicznie. Aj, dobra, podstawiłem figurę. No bez szans z takim Hikaru, niestety, widzowie, no. Dobry jest na maksa. Jeszcze na 3 minuty chcę zagrać. Dobra, zagramy D6. Kiedy włączę monitor? No nie wiem właśnie. Nie mówcie mu, że gram cały czas na ślepo. No, no kurczę, Hikaru to na Hikaru. Aha, i tu mi przyjdzie skoczkiem. Niedobrze. Nie wygląda to dobrze, widzowie. Teraz już wygląda trochę lepiej. Ale tylko trochę. Tylko trochę, widzowie. Tu i tu. Nie. Tu i tu. Król F1 pewnie zagra jakiś, tu króla ustawi. No, bo po prostu zruszuje.
Chcę wrzucić na E5, a oddaję na G5 za to. Teraz czym to bić? Hetmanem. Ta końcówka nie jest dla mnie jakaś bajeczna. Mówiąc najłagodniej. Ale też nie jest zła. Co, nie mogę tak zagrać? O co tu chodzi? A, F4. Nie wiem. No, niezły ze mnie kloc. No, to już jest tragiczna pozycja. Jeszcze przyspieszył skubany. Szukam jakieś pseudokontry. Czas mam fatalny. Fatalny czas. Nie, już no na czas nie wyrobię. Na wieża D7. Wieża D7. A. Kurczę, a miałem już tam szansę, moim zdaniem, tylko nie na tym czasie. Nie na tym czasie, niestety. Dobra, czas zagrać coś agresywniejszego. Dobra, może tej pozycji nie przegram. Co, koń B8 chce grać? Nie. No właśnie. Koń B8, koń A5 mu teraz zagram. Potem zagram tak. Tak. Kurczę, teraz konia 5 nie mam, ale to spartoliłem. Zapomniałem o tym ruchu, no. Nie no, na maksa to teraz chrzaniłem. Dobra, tak wygramy.
Ta. Świetnie zagrałem na maksa. Bez sensu. Co to takie dobre dla niego jest? Z jakiej paki? To jest takie dobre. Może z takiej, że jestem za wolny. Z takiej paki to jest dobra. H5, Królew 2. Tak pewnie zagra. I tu. Kurczę, czasu mało znowu. Niech to szlak. Na hetman G5 chcę mu wziąć. Ale to jest chytra bestia, no, ten Hikaru. Co za głupawy ruch. Nawet jak nie na pozycję, to na czas przegram. Przegrałem na czas, na pozycję. Na wszystko przegrałem, niestety. Kurczę no, gdzieś tam musiałem coś mieć w tej pozycji. Za wolny jestem, widzowie, za wolny no. Hikaru jest szybki jak błyskawica. No i mocny też oczywiście, no. Za mocny też jest. No i co? Bartek dostał 6-0, ja dostałem 6-0. Co zrobić?